Państwa bardzo serdecznie. Rok 2022 przyniósł nam piękny jubileusz, mianowicie 50-lecie kapeli Przeroślaki. Pięknej sali, ale i Casius Galanty. Za to się zebrali tutaj wszystkie piękne i ładne śpiewaczki, no i muzykanty. Ja was tu nie zwodzę, tu nie żadne kpiny. Tu zaraz się zacną przyroskie guziny. I od nie do majta, ze to byle jaki, przed wami gra i śpiewa zespół Przeroślaki. Trączta baby i chłopy. Jesteśmy dziś w Przerośli. Naszym mikrofonem i kamera, liderka tego zespołu, nagradzana dziś, oklaskiwana wielokrotnie, nie wiem czy medalami, ale nagrodami na pewno, też, kwiatami. Medalami też. Między innymi jest to medal od ministra kultury, od Glińskiego. Jest nam bardzo, bardzo miło. Warto było żyć tak długo, żeby doczekać się takiej uroczystości. Jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, zarazem wyzwaniem takim, bo są to ludzie, którzy po prostu mają swoją pracę, trzeba rzucić wszystko, żeby iść na próbę, a kapela Przeroślaki składa się przeważnie z ludzi jeszcze pracujących, każdy ma jakiś zawód do wykonania. Pracę jakąś do wykonania
i trudno, ale nikogo nie brakuje. I czym więcej zaproszeń, tym więcej mobilizacji do wyjazdów, do prób, bo po to próbuje się, żeby można było gdzieś pojechać i nie zwłaśnić się, tylko żeby można było to dobrze wykonać. No, moja radość jako liderki nie ma granic dzisiaj, aż nawet nie wiem, co powiedzieć, dlatego że jestem 13 lat w kapeli i w tym jest 12 lat liderowania, gdzie prawie, jak wcześniej powiedziałam, przy jednym głosie tylko wstrzymującym się otrzymałam pełną ilość głosów. Więc bywa nieraz, że trzeba też opuścić swoją głowę, bo wszystkim dogodzić może jest trudno. Ale dobrze, że zawsze jest większość, która stanie w mojej obronie, że tak ma być. Ona to powiedziała i widocznie ma rację. Jeżeli zaufaliśmy dla niej raz, trzeba po prostu trwać w jej oczekiwaniach. No, cóż mogę więcej powiedzieć? My mamy wspólne tematy. Ja od 13 lat, ja nie jestem z wykształcenia muzykiem, ale od 13 lat poszłam do chóru kościelnego, do czterogłosowego chóru, jako młoda dziewczynka. I tak trwam do dzisiaj. Nie trwam w chórze, ale nigdy dla mnie zespół nie był obcy. Tylko zawsze gdzieś tam załapałam się i kontynuowałam swoją muzykę. I proszę Państwa, każdy wyjazd uczy nas nieraz pokory, bo kiedy patrzymy, że inne zespoły, może nieraz blado wychodzimy na tych imprezach, więc staramy się, że słuchajcie, już jeżeli nie, to trzeba choć dorównać, bo przecież o to nam chodzi. Nie chodzi nam o to, że myśmy ze sceny zeszli pokonani, tylko żebyśmy byli z siebie zadowoleni. I wie Pan, to trzyma, ale chcę powiedzieć, że lidera pobyt w zespole jest trudny, bo ile nasz jest, dopóki dojdzie do wspólnego konsensusu i wszyscy zrozumiemy, że o to nam chodzi, to każdy ma inne zdanie. I dobrze, jak to wszystko wyjdzie. Gorzej, jak to na przykład gdzieś tam utknie, że czegoś nie zrobiliśmy. Że wtedy kto otrzymuje? Lider. To jest i miłe i zarazem jest odpowiedzialne. Na szczęście, że mam taki spokój w sobie, że mogę po prostu przeżyć, kiedy młodzi ludzie, nie są jeszcze może doświadczeni, ale oni wszystko wiedzą najlepiej. Trzeba go przekonać, jeżeli przekonać, to tylko spokojem. Nieraz, kiedy przyjeżdżałam do domu z próby czy z występów i dla męża żaliłam się, bo to była jedyna osoba, która ze mną mieszkała, gdzie można było przekazać swoje uczucie, to co czuję w tym momencie, że jest mi źle. To on powiadał, jeżeli ci źle, to tam nie idź. Chyba ty niepoważny. To pada ode mnie to stwierdzenie. Bo on nie czuł tego, co ja czułam. On nie wiedział, że ja żalę się, że tam coś, bo tam ktoś nie miał racji, ale upierał się. Tak? Ale dla niego łatwo było powiedzieć, to nie idź. Ale to nie powiesz, nie zrobi tego osoba, która cała pochłonięta śpiewem, muzyką. To jest motto życia. Przeważnie wszystkich zespołów. Żyć. Cieszyć się i dać radość innym.
Suwalski i Jarosław Zieliński podniosła dziś uroczystość, 50-lecie zespołu Przeroślaki. Ważna uroczystość, wielkie zasługi zespołu, a właściwie kapeli ludowej Przeroślaki, bo taka jest pełna nazwa tego, co nazywamy zespołem Przeroślaki, kapela ludowa Przeroślaki, ale to jest właściwie też śpiewaczy, szukałem słowa, zespół śpiewaczy, to dobra też nazwa. 50 lat działalności to naprawdę wielki, piękny jubileusz. Widać dzisiaj, ilu gości się zgromadziło, żeby ten jubileusz uczcić. Ja jestem pełen uznania dla tego zespołu, dla tej kapeli. Mam z nim stały kontakt. Chcę przypomnieć, że ten zespół, ta kapela śpiewała choćby podczas pobytu pana premiera Mateusza Morawieckiego w Suwałkach. Śpiewała także podczas pobytu ostatniego niedawnego pobytu pana premiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w Suwałkach. Ale w ogóle to przede wszystkim jest zespół, który rozsławia Przerość, gminę Przerość, Suwalszczyznę i Polskę, bo przecież mają występy w różnych miejscach. Ja, będąc przekonanym o tym, że zasługi kapeli ludowej Przeroślaki są bardzo duże i niekwestionowane, wystąpiłem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o przyznanie odznaki zasłużonej kulturze polskiej. I właśnie taka odznaka została przez pana premiera Piotra Glińskiego przyznana. I dzisiaj mam właśnie zaszczyt i honor w jego imieniu, w imieniu tego, kto nadał to oznaczenie, czyli pana premiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, to oznaczenie przekazać zespołowi. Przygotowałem także indywidualne listy dla każdego z członków, aktualnych członków zespołu, gdzie podkreślam przede wszystkim to, jakie są wielkie zasługi właśnie całego zespołu i każdego indywidualnie w podtrzymywaniu, kultywowaniu naszej tradycji ludowej, tradycji kultury polskiej wsi. I zawsze powtarzam, to dzisiaj też na ten użytek powiem, że z kultury polskiej wsi my wszyscy wyrastamy, bo kiedyś miast nie było. Były tylko wsie. To był początek osadnictwa, cywilizacji i kultury przez to. Jedni wyszli wcześniej ze wsi, mieszkają w miastach, drudzy później, ale to jest naprawdę bardzo wartościowa kultura, która stanowi o naszej tożsamości, świadomości narodowej. A dzisiaj, szanowni państwo i panie redaktorze, w dobie unifikacji kultury, w dobie globalizacji, takiej europeizacji, zachłyśnięcia się tym, co jest takie wspólne dla całej Europy, może nawet i dla szerszej części świata, podtrzymanie tego własnego dziedzictwa, tego właśnie lokalnego, regionalnego dziedzictwa jest bardzo wielką wartością. Gratuluję kapeli ludowej Przeroślaki jej osiągnięć, tej determinacji, bo to przecież nie jest łatwe łączyć różne zajęcia życiowe, zawodowe właśnie z tą pasją. Gratuluję i dziękuję za to, że podtrzymują to, z czego my wszyscy wyrastamy. Naprawdę piękna twórczość, piękna działalność zasługuje na głębokie uznanie i szacunek. Przeroślaki, przed naszą kamerą wójt gminy Przerośl. Ten zespół jest charakterystyczny, jest znany, mocny, słyszalny, ale chcielibyśmy usłyszeć od wójta, co ten zespół dla pana i dla pana gminy znaczy. Samo to, że już zespół Przeroślaki pół wieku reprezentuje gminę Przerośl, jest czymś niebywałym, ze względu na to, że aż 60 osób, które były zaangażowane w śpiew, w granie, przewinęło się przez te 50 lat. Myślę, że jest to ogrom ludzi, ogrom przyśpiewanych godzin na próbach, też na różnych uroczystościach. I my jako gmina, jako włodarzy tej gminy bardzo to cenimy. Jest to niejako wizytówka naszej gminy, oczywiście w szeroko rozumianym pojęciu wizytówka. Występują na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, nie tylko w naszej gminie, ale i w innych województwach, w innych gminach. Na wszelkiego rodzaju spotkaniach, czy to z władzami rządowymi, też zespół Przeroślaki się pojawia. I co o tym mówi, że jest bardzo ceniony i bardzo znany w tym całym środowisku. Gminny Ośrodek Kultury, które udostępnia pomieszczenia do prób. Tak samo i my, autobusy gminne, które mamy w swoim tutaj taborze,
zawsze przeznaczamy na wyjazdy zespołu Przeroślaków, także wspieramy ich i technicznie, i możliwości skorzystania z ciepłego pomieszczenia na próby, ale też wszelkiego rodzaju imprezy, które mogą podkreślić ich ważność. Też tak jak tutaj dzisiaj 50-lecie, jesteśmy w pełni zaangażowani, żeby to wyszło jak najlepiej. Ja im życzę z całego serca takiego zaangażowania, jak ma miejsce do tej pory, bo w zasadzie to ludzie tworzą zespół. Nie jest to, wiadomo, odpłatne, tylko jedynie charytatywne ich spotykanie się, działanie jest jakby tutaj wyznacznikiem tego, że ten zespół przetrwał. I co najważniejsze, to, że my ich wspieramy, to tylko jest kilka procent tego, żeby dojść do sukcesu. Cały sukces polega na tym, że oni, czując tą muzykę, to granie, to śpiewanie, wypełniają swoje być może marzenia, tak? A życzę im tego, żeby następne 50 lat, część z nich jakby tutaj już w tym uczestniczyła, ale i też skłaniali do tego, żeby młodzież też dziedziczyła tą werwę, ten zapał do śpiewania. Dziękuję bardzo. Początki. Troszeczkę pamiętam, jak byłam jeszcze no dzieckiem prawie, że. Chodziłam do szkoły, to pamiętam, jak powstał zespół założony przez Józefa Podziowskiego w 1972 roku. Tak, pamiętam. Józef Podziewski to założyciel. Waleria Dominiuk mieszkała w Krzywulce. Schola Świerzbin. Halecka, nie pamiętam imienia. Zygmunt Ułanowicz. Grał chyba na akordeonie, Olszewski, chyba Józef na skrzypcach. No pozostałych takich to trochę niepewna jestem, także nie chcę mówić o wszystkich nazwiskach. Z tego co pamiętam to jeździli do Suwałk na próby. W Domu Kultury gdzieś tam były organizowane, ale potem już się po prostu, no nie było pieniędzy na to, funduszy, na utrzymywanie, na jeżdżenie do Suwałk, więc później spotykali się w Przerośli. Tych lat takich nie pamiętam, żeby to wszystko powiedzieć, tak, dokładnie w szczegółach. No, Kapela Przeroślaki to jest taki zespół wieloetapowy, wiele pokoleń tak przeszło w to i były jakieś krótkie przerwy między takimi, czasami był zawieszony tam w latach dawniejszych, ale później się zaczął rozwijać, ludzi było coraz więcej, było więcej muzykantów. Ludzi coraz więcej, a kiedy pani stopę postawiła w pięknych pantofelkach w zespole? No stopę postawiłam w 2010 roku dokładnie, w styczniu. Wtedy przyszłam pierwszy raz i pierwszym moim występem to był występ w Raczkach na kolędach. No, były takie jakieś różne spotkania z obecnie nieżyjącym już kierownikiem zespołu Rynkiewiczem, Jarosławem. I on tak jakoś spontanicznie usłyszał, że ja śpiewam i mówi, to jest dziewczyna taka fajna do zespołu, to ja ją zaproszę. A wtedy brakowało, że tak powiem, kobiet do tego, do zespołu. No i ja skorzystałam z tej okazji, tak jestem do dzisiaj. Kiedy stroje, kiedy wyjazdy, kiedy koncerty te poważne? Te pierwsze stroje, to nie pamiętam roku, ale ja jeszcze miałam stary strój wtedy. Szyty był w Suwałkach gdzieś w Zakładzie Krawieckim, nie wiem, Anastazja, coś mi tak się przypomina. No i później na 40-lecie to nasza liderka, pani Teodozja Radzewicz, poszyła nam obecnie te stroje, które w tej chwili mam na sobie. Profesjonalnie to już moje 12 lat były z 2022. Mamy w zespole jednego takiego żartownisia, który się nazywa Zygmunt Warakca, więc on tak czasami potrafi zabrać torebkę schować, a gdzieś tam śpiewniki schować. No takie figle czasami robi, ale to są takie bardzo pozytywne. My się śmiejemy, żartujemy, bo to rozluźnia atmosferę, tak? Robił je jedną panią na występach,
Było to gdzieś w Pozezdrzu, na Dużynkach i powiedział, bo ta pani była zainteresowana panem naszym kierownikiem. A skąd ten pan? A dlaczego on tak ubrany? A kto to jest? No my jej wytłumaczyliśmy. A czy on jest żonaty? Czy on ma żonę? Nie, nie, mówi ten nasz kolega. To on wolny jest. Jak pani chce, to może możemy zapoznać panią. A ona mówi, nie, nie, ja tylko tak pytałam. A to już za późno, bo ten pan się spakował, już do pani idzie. A czy był taki moment, kiedy właśnie nasz kierownik zachorował i odszedł? To były takie smutne chwile. Bo jednak on działał bardzo długo w tym zespole. Kiedyś był zwykłym członkiem, potem był kierownikiem. No i to taka była nagła śmierć jego. To nas trochę przybiła, żeśmy tak trochę się posypali tak duchowo, ale teraz już jest dobrze. Zespół teraz liczy 5 kobiet, 5 i 6 mężczyzn plus akordeonista. Co jeszcze jest? Kontrabas i... No i bęben. Atmosfera ogólnie jest dobra. My zawsze się staramy tak myśleć pozytywnie, żeby ludzie byli zadowoleni tam, gdzie jedziemy, się uśmiechamy, żartujemy, żeby po prostu ludzie z tego nas pamiętają. I ten śpiew nieraz wyjdzie nam lepiej czy gorzej, ale ludzie nam zapamiętają nas z tego, że jesteśmy takimi pozytywnymi ludźmi. Czy sąsiedzi zazdroszczą tych wyjazdów, tych pieniędzy, które dostajecie? Szczególnie chyba tych pieniędzy. Pieniądze przeogromne. To żart oczywiście, ale tak jak pan mówi, zazdroszczą oczywiście, bo się ładnie człowiek ubierze, bo ma okazję coś lepszego na siebie włożyć, że ładnie wygląda, że wystąpi w telewizji, że gdzieś tam przed publicznością, na scenie oczywiście. No i to jest, mogą zazdrościć, oczywiście, że tak. Nawet mogę powiedzieć, że nawet w rodzinach zazdroszczą. O, ona już się ubrała i sobie idzie. Tak, ma wolne. To jest pozytywna zazdrość, tak. To mogę też podziękować koleżance, pani Teodozji Radzewicz, która była przez lata bardzo zaangażowana. To niezależnie od tego, czy ktoś płacił, czy to jest kobieta, która dbała o wszystko. Nie tylko to, żebyśmy ładnie wyglądali, ale żebyśmy ładnie zaśpiewali. Ma ładny głos, wiele lat poświęciła, wiele czasu na to i naprawdę tam, gdzie jesteśmy, to ona wszystko dopnie, jak to się mówi, na ostatni guzik. No, dla wszystkich koleżanek i dla kolegów życzę dużo zdrowia, życzę długich lat śpiewania w kapeli, dobrego głosu i tego, żeby byli zawsze pozytywnie myśleli, żeby po prostu to, co robią, żeby byli zadowoleni z tego. To najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czujemy się wyróżnieni. Dziękuję władzom ze starostwa za wspieranie zespołu. To dzięki wam zwykli ludzie tacy jak my mogą wyjść na scenę, cieszyć się śpiewem i bawić innych. Dziękuję władzom samorządowym za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości, za możliwość wyjazdu, że możemy odpowiedzieć na każde zaproszenie. Bardzo to cenimy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję zespołom i kapelom ludowym za przybycie na naszą uroczystość. Jesteśmy zadowoleni, że mamy tylu przyjaciół, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękuję koleżankom i kolegom z kapeli za zaufanie do mojej osoby, za radość spotykania się na próbach, wyjazdach, za szacunek wobec siebie. Dziękuję wam bardzo. Jest nam bardzo miło spotkać się z byłymi członkami kapeli. Chociaż nie spotykamy się często, ale nadal jesteśmy sobie bliscy. No i szanowna publiczność, która nieraz czeka długo na koncert, to oni wnoszą w nasze serca radość, poczucie wartości.
Nasze motto życiowe to żyć, śpiewać, kochać ludzi i być kochanym. Bawcie się dobrze. Taka uroczystość rzadko się zdarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W dniu dzisiejszym mamy dwie uroczystości. Otwarcie Izby Regionalnej, nadanie imienia świętej pamięci Jarka Rękiewicza. Izba Pamięci otrzymała jego imię. Jako ojciec dał nam bardzo ważną lekcję. Nauczył nas, że to bardzo ważne robić to, co się kocha, z ludźmi, którzy są dla nas ważni i w miejscu, które jest nam bliskie. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie. Trafić się ma od nieba aż po ziemię.